Pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, nowy tydzień Matki Bożej Częstochowskiej mamy dzisiaj. Proś przez Maryję dzisiaj Ducha Świętego, ta, która umiała przyjąć moc z wysoka, aby Słowo się stało w Maryi. Dzisiaj prosimy tak samo, Duchu Święty, przyjdź, aby Słowo stało się we mnie, jak w Matce Bożej. A Maryja nam mówi dzisiaj w Ewangelii, w Kanie Galilejskiej, słyszymy: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie. Czyńcie Słowo, niech Słowo będzie w waszym życiu jako działanie. Zróbcie wszystko. To zaufanie przez całe życie miała Maryja. Robiła to, co mówił Bóg. Robiła to, co mówił Jezus. Miała takie zaufanie do Jezusa i nas do tego zaprasza. Maryja tego uczy, dlatego nie ucieka spod krzyża. Dlatego nie ucieka z drogi krzyżowej. Nie ucieka, kiedy jest trudno. Dlatego jest pierwsza w zmartwychwstaniu, pierwsza w przyjmowaniu Ducha Świętego, bo robi, co mówi Jezus. To jest jej doświadczenie życia, że na tym się wygrywa. Robić, co mówi Bóg. Przez ręce Maryi wielu z nas doświadczyło czegoś ważnego. Czy to przez pielgrzymkę do Częstochowy, czy przez pielgrzymkę do innego sanktuarium. Mamy różne doświadczenia dobroci Boga. Niektóre z nich są przez ręce Maryi. Myślę, że możemy do nich dzisiaj wrócić. Do tego bardzo zachęcam. Może moment uwolnienia, może ważnej spowiedzi. Może to był moment, kiedy zmieniliśmy swoje życie, odnaleźliśmy powołanie, zostawiliśmy powierzenie Matce Bożej. Każdy z nas ma jakąś historię. Na przykład taką, że właśnie 26 sierpnia Jan Paweł II położył mi na głowę rękę swoją podczas naszego spotkania. Wtedy byłem nastolatkiem i jestem przekonany, bo później to był moment mojego wstąpienia do zakonu, ten sam dzień. To jest, gdzieś się to łączy dla mnie, przez Matkę Bożą, której zostałem zawierzony i której sam się osobiście zawierzam. Zobacz, jak to jest w twoim życiu. Zobacz te daty, popatrz na zawierzenie się Matce Bożej. Popatrzmy też na Polskę i zawierzenie Matce Bożej naszego kraju. To są historie, które pamiętamy, możemy do nich dzisiaj wrócić, żeby na Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia otworzyć swoje serce z wdzięcznością i usłyszeć na nowo słowa Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. I na to wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo gorąco zachęcam, żebyście byli patronami Mocnych w Duchu. Tutaj jest Patronite, można kliknąć. I dziękuję za każde wsparcie, które nam dajecie. Dzięki wam możemy ewangelizować i głosić dobrą nowinę. I poniżej też jest teledysk z Matką Bożą. Idziemy do przodu. Maryjo, prowadź nas. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do jutra.